Witam wszystkich. Chciałem zaprezentować test na przeciwciała. Test serologiczny na COVID-19. Szybki test do samodzielnego wykonania, pozwalający na jakościowe wykrycie przeciwciał IgG i IgM przeciwko SARS-CoV-2 w próbkach ludzkiej krwi pełnej. I tutaj mamy, zawiera kasetkę testową z opakowaną folię, pipeta do pobrania krwi, dwa sterylne nakłuwacze jednorazowe, jeden gaźnik antyseptyczny do oczyszczenia skóry, jedna ulotka z instrukcją użycia. Zgniotło. I wyciągamy to. O, widzicie całą zawartość tego. I mamy tutaj całą. To są chyba te znakuwacze. Jeszcze ten. O, kasetka. To jest gazik, alkohol, gazik, pipeta. Wszystko trzeba sobie rozpakować. Ten otwór bufor. Mała ilość. Gazik do opatrzenia rany. Tak. Tutaj nakłuwacze. Jeden będzie potrzebny. Nie zakuł wcześniej tutaj. Aha. Chyba tak jakoś to działa. Jestem pewien. Się wydaje. Dobra. Tutaj kasetka. Te kreski pokażą razem ze środkiem osuszającym. Tu jest tak studzienka, się nalewa tą krew razem z środkiem. I tutaj te kreski się powinny pokazać. Teraz mamy tutaj instrukcję, jak to zrobić. Interpretacja wyniku. Aha. 10 minut trzeba czekać. Prosta instrukcja. Przygotować sobie wszystko. No, czyli tutaj. O, tutaj na kółę coś. Trzeba to wyjąć. Dobra. A, trzeba to nakłuć tutaj. Czyli tak w ten sposób to działa.
Użyłem tego. Jednorazowy nakłuwacz, czy jeszcze raz to wiem, o co chodzi. Dobra. I teraz tak nakłuć. Krew pobrać tą pipetką. Chyba mogę się robić troszeczkę świeć. Dobra, to jest ta najważniejsza rzecz. Telefon podziadam. Zamknij japę. Dobra. Nic nie będzie słychać na razie nic. Dobra, i tutaj trzeba wlać ten oraz. Dobra. Czyli tutaj jednorazowy nakłuwacz już ten użyłem. O, wcale nie boli, powiem tak. I co teraz? Bierzemy pipetę. Ściągamy trochę tę krew. Pipetkę bierzemy. Będzie przeszkadzał. Bierzemy pipetkę. Jestem honorowym krwiodawcą. Tą pipetkę tutaj zakreplamy. Tą krew tutaj. Umieszczamy w tej studzience testowej, że... Dobra, umieszczamy. To nieprzyjemnie wygląda. Dobra. Krew już mamy umieszczoną. Gazikiem zabezpieczamy. A powinien to potrzeć, kurczę. Powinien to odkazić najpierw. Zapomniałem, no to dobra. Teraz dodajemy płyn buforowy. Czekamy 10 minut. Dobra. Dobra, teraz czekamy na... Pojawia się nam ten... Coś takiego. Wcale nie boli to nakłuwanie, powiem, że się stresowałem. Trzeba teraz... Co na to oznacza? Tutaj pozytywny, to są dwie kreski. IGG. Czy jakaś kreseczka się pojawiła? Jedna kreseczka. Negatywny. I na razie widzę, że jest negatywny. C. Póki co widzę, mam na razie negatywny test na koronawirusa. Także tutaj, jak widać. Wydaje się, że nie przeszedłem infekcji. Tutaj mamy ten negatywny C i tutaj mam na razie póki co jest jedna kreska. Czyli nie przeszedłem zakażenia jeszcze koronawirusem. Tak na razie tak by pokazywało. Ale trzeba jeszcze 10 minut poczekać. Bo nie wiadomo jeszcze czy... Dobra, zobaczymy. Jeszcze tutaj. Dobra. Będę już porządkować. Czyli tak, przy znaku C kontrola pojawia się pojedyncza zabarwiona linia o dowolnej intensywności. Przy znakach G, linia testowa IgG i M, linia testowa IgM, nie pojawia się żadna linia.
Test nie wykrył obecności immunoglobulin klasy G ani M w badanej próbce. Są one albo nieobecne, albo występują w bardzo niskich stężeniach, niewykrywalnych przez ten system diagnostyczny. Jeśli masz objawy, które można przypisać COVID-19, jak skontaktuj się z lekarzem. Czyli jeśli miałbyś tak świeżo zakażony był, to jeszcze nie wykaże ten test. Miałem pewne obawy, bo w piątek się tak czułem troszeczkę tak niepewnie, mówię, może coś, ale widzę, że mam negatywny test. Jak widać, nic się nie zmienia. Cały czas jest C, czyli pasek kontrolny, natomiast IgG, IgM nie ma nic. Dobra, posprzątać jeszcze odpady medyczne, można tak powiedzieć. Teścik negatywny, dobra. Jeszcze na pamiątkę zdjątko. Nie. Koronawirusa brak, ani przeciwciał nie mu. Dobra. Dobra. No już w tej chwili to już chyba powinno pokazać, jeśli by coś było, więc jest wynik testu negatywny.